z jednego klubu, z klubu Zagłębie Konin i znają się znakomicie ze sparingów, z treningów, ale również z walk turniejowych. No widzimy uśmiech Igora Jakubowskiego, taki serdeczny, koleżeński, no może nawet przyjacielski, skierowany w stronę Sebastiana Rachuta, ale to koleżeństwo podejrzewam skończy się za moment, kiedy usłyszymy taki sygnał charakterystyczny, czyli gong. Tak jest, Igor Jakubowski i Sebastian Rachut. A więc jest poddanie. No troszkę to było wszystko takie szybkie i dynamiczne, ale doskonale trener wiedział, że Sebastian Rachut zostanie za moment poddany. Jakubowski jest w gazie, Jakubowski jest groźny, jest niebezpieczny i no i wygrywa przez poddanie Sebastiana Rachuta. Walka bez walki, ale takie sytuacje również się zdarzają, a więc Jakubowski wchodzi do strefy medalowej. No to już jest ten splendor, który spływa na Jakubowskiego, jednak sukces, jaki on odniósł w Bułgarii, odbija się szerokim echem, nie tylko w naszym kraju, myślę. No to jest nasza nadzieja wagi ciężkiej. Igor Jakubowski zwycięża przez TKO w pierwszym starciu. No w książeczce zawodniczej będzie to wyglądało bardzo fajnie. No Jakubowski to jest ciekawy temat do dłuższej dyskusji, bo zobaczymy go już niedługo na arenach Ligi WSB.